Witam Was serdecznie. Do naszych czekoladowych ciastek będzie potrzebna pełna szklanka cukru, niepełna szklanka oleju, mąka, kakao, duża łyżka i miska. Drodzy, zaczynamy od tego, że cukier wsypujemy do miski i dodajemy do niego 2 stołowe łyżki kakao. Dwie łyżki stołowe kakao mieszam z cukrem równomiernie, tak żeby uzyskać rozmieszane bez bryłek cukru rozmieszaną masę. Drodzy, wlewam olej i muszę rozmieszać tak, żeby nie było grudek. Mieszamy. Najlepiej trzymać 2 rękami. Jedną mieszać, drugą trzymać. Tak będzie najlepiej. Moi drodzy, mamy taką lejącą się masę. Elegancko, czasem jakiś bąbelek się z niej wydostanie. Do niej będziemy powoli dosypywać mąkę. Najpierw jedną szklankę. Wsypuję pierwszą szklankę mąki i będę mieszać, tak by nie było grudek. By nie było grudek, można oboczną ściankę rozcierać. Różne są metody. Wsypuję drugą szklankę mąki i będę dalej mieszać. Teraz idzie to trochę ciężej. Mieszamy dalej. Mieszam. To ciasto robi się takie lepkie. Ma kruchą konsystencję. Dosypuję ostatnie 0,5 szklanki mąki, czyli łącznie mąki powinno być 2,5 szklanki. Będę mieszać, ciasto powinno być zwarte i nie kleić się do rąk. No i rzeczywiście, drodzy, ono ma taką piaskową konsystencję. Taką konsystencję jak piasek na plaży. Czuć, że jest lekko wilgotne, ale się nie klei do ręki. Teraz będziemy przygotowywać blachę i kratkę i formować ciastka. Na kratkę położyłem papier do pieczenia. Ja go odcinam nożem. Można go odcinać nożyczkami. Ważne jest, żeby go sobie zapiąć. I wtedy odcinać. Drodzy, nabieram łyżką równej wielkości kawałki. Zobaczcie, robię z nich kulkę.
kładę na blaszę, rozgniatam. Tak. Rozgniatam. I taki będzie kształt mojego ciasteczka. Jeszcze raz. Biorę łyżką kulkę, formuję kulkę, rozgniatam. I taki będzie kształt. No to będą ciasteczka. Tak już? Moi drodzy, ciasto gotowe. Chciałem pokazać wam coś takiego. Trudno jest rozgnieść na kratce. Biorę sobie swoją łyżkę i na łyżce rozgniatam kształt tyle, ile jest kształtu łyżki. I zsuwam. I mam kształt na ciastko. Biorę ciasto, zsuwam nadmiar i nakładam. I ostatnie. Rączką dognatam tyle, ile jest na łyżce. Akurat to ładna forma na ciastka. Wstawiamy teraz do piekarnika. Proszę zobaczyć. Ja tutaj wstawiam gdzieś na środku i mam jeszcze drugą blachę. Naszego ciasta nam zostało, czyli jeśli chodzi o wielkość, to jest to tyle, co na 2-3 blachy. Pozdrawiam serdecznie. Drodzy, pieczemy te ciastka 10 minut w 180 stopniach. U mnie to jest między 3 a 4. I gdy wyjmiemy ciastka, proszę uważać, one długo trzymają ciepło, bo w środku jest olej. Gdy wyjmiemy ciastka i one, że tak powiem, będą już takie, że można je złapać, trzeba przełożyć je na drugą stronę i włożyć z powrotem jeszcze do ciepłego pieca, żeby oschły, żeby dobrze oschły i były chrupiące z obu stron. Pozdrawiam serdecznie. Drodzy, wygląda, że ciasteczka są gotowe. Teraz najtrudniejsza rzecz. Przewracać je na drugą stronę, żeby dobrze wyschły. Zróbcie to raczej na stole, nie w piekarniku. Postarajcie się zrobić to tak, żeby nie poparzyć się blachą.